siedmiu autorów. Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. W sprzedaży od 15 grudnia. Tylko na www.mysterytv.pl. Parząc opuszki palców, wyciągnął list z paleniska. Chciał jeszcze raz spojrzeć na skreślone drobnym makiem zdania, przesłane mu kilka dni wcześniej. Akurat teraz. Szkoda, że to nie był najlepszy moment, ale rozumiał. Nie ma dobrych momentów. Kołysał się już od lat między dniem i nocą. Szukał sposobu na ogarnięcie tych wszystkich iluzji napływających do głowy i mącących spokój. Człowiek, nie mogący wyrazić się w pełni, dziczeje. Staje się kalejdoskopem instynktów, obronnych mechanizmów, chcący za wszelką cenę zachować to, co zostało przy życiu. W praktyce sprowadza się to do budowy piramidy kłamstw, opowiadanych sobie latami. Gdy przychodzi prawda, wielu oczekuje przebudzenia. Jednak w wielu wypadkach czeka tylko pustka. Zamknął się na wszystko, co znał, wierząc, że z tej pustelni naprawi swój świat, a także świat swoich najbliższych. Tymczasem w praktyce uciekł tu, by dać duszy zczerstwieć. Papier nadpalił się równomiernie z jednego boku. Nagłówek był już nieczytelny. List zaczynał się w pół zdania. Już właściwie przebaczyłam ci wszystko. Nadszedł ten dzień, kiedy zrozumiałam, że jest nam dane nieidealne życie. Byśmy mogli, przezwyciężając przeciwności, zdobywać, hartować się, dojrzewać. Cały ból, który nas łączy, cały ten ból, który latami trawił mnie od środka, jednocześnie pozwolił mi rozwinąć to, co widzę teraz w lustrze. Jednak nie pochlebiaj sobie. To nie była ojcowska miłość, dobrze to wiem. To była zwykła karykatura. Po prostu udało mi się obrócić to w coś dobrego. Zmiął papier w zgrabną kulkę i pewnym gestem cisnął ją do ognia. Tak, wiem. Taki los mój i twój. Wypowiedział ciepłym, pewnym głosem, bez krzty zawahania, bez większej emocji, za to z refleksją i namaszczeniem. Tak jakby chciałby to zdanie zabrzmiało godnie. Następnie poluzował koloratkę. Usiadł na niskim krześle, podkurczając delikatnie nogi oparte całymi stopniami o ziemię. Zimna stal ciążyła w dłoni, gdy podnosił lufę do swojej twarzy, by posłać przez tylną część gardła porcję ołowiu. Ognisko przygasało co i rusz. Dorzucał drewna, jednocześnie oganiając się od komarów, ale to niewiele dawało. Cholerna dzicz. Gdy wyruszał na badania terenowe do magisterki, nie tak wyobrażał sobie tę pracę. Dobrze, że Graszka była z nim, mąciła monotonię codziennych zmagań swoim szerokim uśmiechem i wydatnym biustem. Poznali się zaledwie rok temu na jednym z seminariów na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod który zajeżdżała nowiutkim SUV-em bogatych rodziców. Jednak pieniądze nie powodowały, że załączała jej się wyższość klasowa, nie uznająca plebsu z jego maluczkimi problemami. Gdy po raz pierwszy rozmawiał z nią na kawie, nie do końca potrafił odczytać język gestów. Kręciła loki na średniej długości, brunatnych włosach i rzucała ukradkowe spojrzenia, a jednocześnie z dystansem podchodziła do całej sytuacji. Czuł to. Jednak gdy pierwszy raz wziął ją za dłoń, była zimna jak lód.
i pomyślał, że to dobrze. Mimo wszystko musiała ją bowiem rozpierać ekscytacja. Wszak był środek sierpnia i dłonie na pewno jej nie marzły. Później zdążył zorientować się, że ten chłodny dystans to kalka zachowania jej rodziców. Mocno nie pasowała do niej. I w sumie Emil cieszył się, że im dłużej czasu spędzali, tym mniej z niego korzystała. Tym bardziej ucieszył się, gdy zechciała wyjechać z nim w góry stołowe na prawie 3 tygodnie, jawnie sprzeciwiając się rodzinie. Wielogodzinne posiedzenia w Kudowskim archiwum i wertowanie map, zapisów historycznych nie miały w sobie zbyt wiele uroków. Jednak otaczająca ich kraina stanowiła doskonały balans, wprowadzając idealne tło dla romansu dwójki rozgorączkowanych, młodych ludzi, próbujących stworzyć dla siebie intymny świat. Wybrali się na ten nielegalny biwak, by zasmakować prawdziwej przygody. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że sytuacja zaczynała ich przerastać, a do tego Graszka zniknęła gdzieś za skrajem lasu i nie dawała znaku życia od 10 minut. Mogli zostać w swojej miejscówce w Karłowie. Graszka! Graszka! Emil zapalił latarkę i poświecił w stronę drzew, tonących w pomarańczowym świetle zachodu słońca. W oddali majaczyły monumentalne ściany skalne, rozcinające zieleń lasu, a po łące wiał delikatny wietrzyk, rozgarniający subtelnie wyższe trawy. Wilgoć potęgowała zapach ziemi, rozkładających się liści i igieł. Grzybny las zapraszał na zbiory. Graszka, nie rób sobie jaj. Ile można sikać? Emil zaczynał się już trochę denerwować. Kilkaset metrów dalej coś poruszyło krzakami i zamarło. Głowa w takich sytuacjach płata figle. Wydaje się, że wszystko cichnie, a człowiek zaczyna skupiać się tylko na tym jednym bodźcu. Graszka? Chłopak powtórzył znacznie ciszej niż poprzednio, jednocześnie przysiadając. Zgasił latarkę. Ciemne pniaki odbiły się monumentalnymi cieniami, poprzetykanymi resztkami słońca i woalu mgły. Znów coś złamało gałąź, jednak teraz trochę bardziej na prawo. Co do cholery. Emil poczuł serce skaczące w piersi, wyrywające się do szalonego biegu, napędzane czystą adrenaliną. Obleciał go zwyczajny strach. I pewnie tłumaczyłby się Graszce, że wcale tak nie było, że cierpliwie czekał przy ognisku, gdy ona obsikiwała pobliskie drzewa. Gdyby nie szary majak na skraju jego pola widzenia. Już bezgłośnie, bez łamania kolejnych gałęzi, bez szelestu krzaków. Już nie kilkaset metrów, nie kilkadziesiąt, ale tuż, tuż. Wyłonił się z półmroku, jakby nagle spadła z niego czapka niewidka. Umysł Emila nawet nie zarejestrował kształtu, tylko ten nieznośny ciężar i ostre jak brzytwy zęby rwące gardło. Wbił dłonie w sztywne futro i utkwił oczy w pustce rozpinającej się nad nim. Krew trysnęła na okoliczne zarośla. Chrzęściło twarde gardło. Dłonie puściły. Nogi przestały wierzgać. Życie umknęło z Emila nagle. Bez większych ceremonii. Bez ani jednego słowa komentarza. Bez jednego krzyku o pomoc. Gdy Łukasz dojechał na miejsce, sygnalista odgrywał już melodię króla polowań. Pozostali myśliwi z szacunkiem zdejmowali nakrycia głowy. Z pewnością bliżej mu było do fotografii niż strzelania, ale nie był też zażartym obrońcą przyrody. Nie wzdrygał się na widok ułożonych pokotem saren, dzików i muflonów. Nie płakał, nie wykrzykiwał. Myśliwi to była kopalnia tematów.
Dlatego pojawiał się czasami w ich gronie, by podsłuchać najnowsze plotki. Taka już rola małomiasteczkowego dziennikarza. Kolejno wybrzmiał daszbur i sygnał na posiłek. Gromada mężczyzn i nielicznie reprezentowanych kobiet w polarowych bluzach i spodniach z wzorem moro i kewlarowymi łatami na kolanach zaczęła okupować miejsca przy rozpalonych ogniskach. Z bagażników aut wysypały się skrzynki z lżejszymi i mocniejszymi alkoholami. Łukasz sprawnie wmieszał się w tłum, kiwając głową do znajomych, a z niektórymi witał się serdecznie, podając dłonie i klepiąc się po plecach. Jednak nie na drobne pogaduszki tu przyjechał, a na umówione spotkanie. Miał żywe spojrzenie, blond czuprynę w nieładzie, 43 lata na karku i ponad 185 cm wzrostu. Łatwo było mu rozejrzeć się ponad tłumem. Nieco z boku stała umazana błotem Lada Niwa w granatowym kolorze, zza której buchał dym z przepalonego tytoniu. To była fajka Andrzeja Krokusa, odludka mieszkającego w lesie nieopodal Pieszec. Na widok Łukasza uchylił bagażnik, nie mówiąc ani słowa. Puścił jedynie kolejną porcję dymu jak mały parowóz i zamaszystym gestem ręki wyciągnął spod brezentu zmurszały plecak. Badał dziennikarza wzrokiem w poszukiwaniu cienia chociażby ekscytacji. Łukasz spojrzał na niego. Naciągnął gumową rękawiczkę i zanurzył dłoń. W środku były stare okulary i różowa, pusta portmonetka z wizerunkiem jednorożca. Poza tym trochę liści i zapach zgnilizny, który zaląkł się w materiale z pewnością dawno temu. I to jest to wielkie znalezisko, po które kazałeś mi jechać kilkadziesiąt kilometrów? Znalazłem to w lesie pod szlakiem na skały Puchacza. To jest plecak jakiegoś małego dziecka. Wygląda, jakbyś przed przekazaniem mi go zżarł ostatniego lizaka. Spierdalaj, żartownisiu. Nie chcesz, to nie. To może być ważny dowód. Jaki dowód, Andrzej? Ta kobieta miała ponad 20 lat, gdy zginęła i była wytrawną turystką. Nie chadzała po lesie z różowym plecaczkiem. Panowie nawiązali do słynnej sprawy zabójstwa studentów, którzy zostali zastrzeleni w rozciągających się nieopodal górach stołowych, właśnie na szlaku na skały Puchacza. Miało to miejsce 20 lat temu, ale do dziś sprawa rozpalała wyobraźnię emerytowanych policjantów i domorosłych detektywów. Jak pokazuje przykład Krokusa, wystarczyło znaleźć zgubiony dziecięcy plecak, by złapać gorączkę poszukiwacza morderców. Wyrzuć to gdzieś, bo jeszcze ktoś pomyśli, że odwozisz dziewczynki z okolicznych podstawówek. A teraz powiedz mi lepiej, co tam się stało w lesie. Ha, stary nie puścił pary z ust? Jeszcze. A ja nie chcę dowiedzieć się, jak już dowiedzą się wszyscy. Wiesz, dziennikarska zawiść, żeby pokazać tym jebańcom skudowę. Słyszałem, że dzikie zwierzę, ale wściekłe? Czy ktoś mu w drogę wszedł? Sam nie wiem dokładnie, ale to chyba wilk. Tylko skurwysyn jakiś zawistny. Dobił chłopaka, dziewczynę znaleźli przy szosie. Wiesz, w panice. Miastowe dziewczę. Ma jakichś dzianych rodziców. Zaraz tam adwokat, samochód i tyle ją widzieli. No a wilk? Co kurwa wilk? Mówię, że nie wiem. Zachodzą od Czechów od zeszłej zimy. Jak w Słoszowie? Nie, tam Wadera młode uczyła polować. Wracała 2-3 razy i dobijała. Ile tam było? Kilkanaście trupów, jeszcze drugie tyle weterynarz miał uśpić. A tu jedno precyzyjne cięcie i zniknął. Poza tym to była zima, teraz środek lata. Może nikt mu się nie napatoczył. Jakby szukał, to by znalazł. A on zagryzł i zniknął. Będzie polowanie? Byłoby miło. Mam teraz nowego warminta. Idealny do precyzyjnego celowania. Lekki, po górach się go dobrze nosi. Kilka minut później Łukasz jechał już szosą w stronę Kłudowy, wykręcając numer znajomego pracującego w prosektorium. Temat wilka był zamiatany pod dywan przez lokalną policję, bo wilk zabójca w samym środku sezonu letniego to nie najlepsza informacja dla turystów. Dla niego to był jednak temat numer jeden, bo o księdzu z plebanii zdążył już napisać. Ach, co za wakacje, kto się spodziewał?
Następnie odkręcił radio, by zagłuszyć starego diesla leciwej frontery i kołysząc się na ciasnych zakrętach, rozmyślał nad tytułem kolejnego artykułu. Szukał czegoś nieoczywistego. Nie chciał mieć morderczego wilka w tytule. Raczej zaskoczeni na szlaku, a może nieproszony gość, a wilka zachowa na lead. Kilkadziesiąt kilometrów dalej w Kudowie-Zdrój policja głowiła się i troiła. Klecha z dziurą w głowie to był szok. Śmiało można powiedzieć zawód. Dla niewielkiej społeczności polskich wsi ksiądz to niezwykle ważna osoba. Ma poważanie, zaufanie. Tym bardziej, że to nie był zły ksiądz. Sprawę warto było rozegrać delikatnie, ale nic za chuja nie chce być delikatne w tej sprawie. Powiedział do siebie śledczy Kropidło. Konrad Kropidło. Jesteś pewien? Przepytywał młodego aspiranta z Pomorza, pracującego w tych rejonach od 3 miesięcy. Jestem pewien. U was jestem krótko, ale na służbie to już prawie 2,5 roku. Tam, gdzie się wychowałem, nie trzeba być fachowcem, by znać ten znak. Kropidło ruchem nieco nonszalanckim, energicznym, przesunął jedno ze zdjęć z sekcji księdza Alberta Kielaka, lat 62. Przegryzł marchewkę. Nie palił, nie pił. Był zawziętym weganinem długo przed tym, jak było to modne. Patrzył na zdjęcie beznamiętnie. Przedstawiało udo tuż poniżej nasady, z wyraźnym, choć niewielkim tatuażem. Była to ozdobna litera D, obleczona roślinnym wzorem, zamknięta grubą obwódką. Całość miała wielkość monety 5-złotowej, ale wykonana była z kunsztem. Obwódka i litera w kolorze bordo pięknie komponowała się z błękitem tła. Dodatkowo litery okalały złote motywy roślinne. Takie małe cacuszko. Świetnie wyglądałoby na nodze gwiazdora roka czy łopatce aktorki. Ale tatuaż na nogach klechy, dodatkowo, jak się okazało, bardzo charakterystyczne, to już temat do rozwagi. Ma być delikatnie, gładko i bez niespodzianek. Przynajmniej na zewnątrz, przy prasie, przy ludziach. I co, tam u was nad morzem gangsterzy się tak tatuują? Wszystko zaczęło się od Bauera, tak mówili na niego. Bauer to ten założyciel? Rafał Kowalski, ale mówili na niego Bauer, bo na przełomie lat 80. i 90. sporo kradł po zachodniej stronie granicy. Przywoził sobie różne fajne samochody, sprzęt audio, ciuchy. To mówili Bauer, wiadomo. A Bauer się bogacił. Inwestował w legalne interesy i do połowy lat 90. miał już wtyki w policji i w polityce. Wtedy zainteresował się, no, tym. Szamanizmem jakby. Wierzeniami w jakieś tam, wiecie, takie rzeczy, co zwykle w tych programach na Discovery mówią. UFO? Nie, nie. Bardziej tam w te kamienne kręgi, jakieś pradawne religie. No. A że Bauer już wtedy miał siopy w chuj, to zrobił się ekstrawagancki. Powstał rodzaj zakonu. To do siebie pasowało. Przeszedł przemianę z buca z kasą do kogoś z wyższej klasy. I wyznawcy tatuowali sobie takie D? Tak, dokładnie takie. I to nie byle kto, najbliżsi współpracownicy, ludzie z bezpośredniego otoczenia Bauera. Kurwa. I nasz księżulek nosił to sobie pod sutanną od... Od ilu on tu kurwa lat był? Chyba 22. 22, pięknie. Wiesz coś o tym, jak mówisz, zakonie? Dagda, tak się nazywali. Byli nietykalni, urządzali jakieś spotkania w białych szatach w odpowiednich dniach roku. Wypowiadali słowa, palili ogień. To akurat nikomu nie przeszkadzało, więc jako policjant niewiele o tym wiem. Bardziej interesował nas przestępczy ślad, a zacieraniu tego Bauer był mistrzem. No tak. Dobra, dzięki. Nie będę cię już męczył. Nie ma za co. Jakby co, jestem do dyspozycji. Kropidło pożegnał młodszego stopniem kolegę i stanął przy szafce z herbatą. Miał tam taki imbryczek ceramiczny do parzenia zielonej herbaty i malutką filuterną filiżankę. Taki naparstek bez ucha, który brał zwykle w dwie ręce i z namaszczeniem popijał napar drobnymi łykami. Madzia, weź przypilnuj tej sprawy, żeby
się z tego jakaś jadka nie zrobiła, bo jak mi tu gangsterzy w habitach najadą z Pomorza, to będzie kurwa Grunwald jakiś, a ja nagich mieczy nie mam. Po drugiej stronie miasta Łukasz wparował do kostnicy bezpardonowo. Już było po godzinach pracy. Klaus pewnie czuł, że zajrzy zobaczyć, jak to mówił, okazę. Dobry wieczór. Przyszedłem do czerwonego kapturka. No to sorry, jest tylko jej brat. Brzydki jak noc, nawet ci nie stanie. Roześmiali się i przybili piątki. Klaus siedział przy dokumentach. Łukasz wręczył mu do ręki kartonową kopertę. Znalazłem na pchlim targu we Wrocku, jak byłem ostatnio odwiedzić rodzinę. Klaus zajrzał ostrożnie i wysunął z koperty winyl w lekko sfatygowanym opakowaniu. Na okładce widniał czarnoskóry dżentelmen w garniturze z elegancką, vintage'ową gitarą akustyczną. Rolling Stones, Muddy zawsze w cenie. No bracie, z takim wkupnym to winny jestem otworzyć się jak morze przed Mojżeszem. Znali się z Klausem od podstawówki. To już było przeszło 35 lat. Klaus, nazwisko, które stało się wiecznym przydomkiem, spowiadał się Łukaszowi nawet gdy ten nie znosił fantów na wymianę. Jednak robił to często i chętnie, by odwdzięczyć się przyjacielowi. Cudo. Nie widziałem jeszcze takiej roboty. Łukasz już trochę trupów widział, ale smród prosektorium, monotonna biel upstrzona tu i ówdzie krwią, a także fakt, że można się było wzrokiem niechcący natknąć na misę pełną wnętrzności, zawsze powodował u niego pewien dyskomfort. Cudo. To było ostatnie słowo, którego użyłby do opisania faceta z rozharatanym gardłem. Precyzyjna robota, mam na myśli. Sądząc po rozmiarach, młody wilk albo duży, zawzięty, wściekły, zmutowany ryś. Czyli wilk. Tak jest. Pierwszy raz, jak tu jestem na posadzie od ponad dekady. W zeszłym roku Daniele, w tym człowiek. Mogę podzielić się z tobą pewnym spostrzeżeniem? Co widzi twój płodny, dziennikarski umysł na hasło atak wilka? Krzyk, panika, szamotanina, łapanie czego popadnie. Właśnie. A teraz spójrz na delikwenta. Łukasz zmusił się, by przeanalizować trupa, którego Klaus odkrył aż do kolan. Marnie wygląda mężczyzna, który się nie pręży, nie prostuje. Szczupły, lekko włosiony na klacie. Żadnych zadrapań i dodatkowych ran. Siny z plamami krwi pod skórą. Dłonie praktycznie czyste, bez brudu za paznokciami. Ten facet wygląda tak, jakby go wilk zabił na zlecenie. Co? Czysta robota. Zapewne odwrócił uwagę, zakradł się, precyzyjny ruch zębami, czułe miejsce i koniec. Mówiąc to, patolog złożył dłonie na kształt pyska i ostrożnie przytknął do gardła, w którym tkwiła rana. To tędy uleciało z chłopaka życie. Zwierzęta tak nie robią. Nie polują dla zabawy. Nie zabijają na zlecenie. Może ten popisywał się przed jakąś waderą? Kocham zwierzęta. Ale ich świat, ich cele, to zupełnie inna bajka niż to, co lubimy my, ludzie. Ja na miejscu burmistrza, policji... Bałbym się tego wilka, bo jeszcze o nim usłyszymy. W chłodnym pomieszczeniu zapadła cisza. Łukasz analizował słowa kolegi, jednocześnie myśląc już o artykule. Jak uniknąć banalnego tytułu? A wiesz coś o tym młokosie? Emil, student socjologii. Ponoć kręcił się tutaj od kilku tygodni. Łaził po archiwach, fotografował w terenie. Niech zgadnę. Naziści? A, i tu się mylisz. Świętej pamięci Emil to student kreatywny z inwencją. Pisał o wpływach celtyckich na ziemiach polskich. Słucham? Góry stołowe, sowie, jednoznacznie były kojarzone z nazistami. Legendy o tym, co naziści zostawili, czego politycy nie pozwalają wyciągnąć. Tajne umowy z rządem Niemiec, latające spotki, wszystko to tworzyło barwny pejzaż historyczny tych terenów. Celci? Druidzi? Tak, kapłani w białych kieckach z sierpami do cięcia jemioły, jak panoramix z Asterixa i Obelixa. Muszę w takim razie jeszcze się rozejrzeć i dopytać. Uważaj na siebie i proszę,
Nie łaź sam po lesie. Przynajmniej na razie. Do jego następnego kroku. Myślisz? To nie wilk. Dziki, wolny, piękny jak z książki Wajraka. To wyrachowany zabójca. Karykatura natury. Pożegnali się w ciszy, po czym Klaus jeszcze raz spojrzał na stary winyl. Miał w prosektorium tani gramofon. Wyciągnął więc czarny krążek i spojrzał na opakowanie, gdzie ciągnęły się długie listy piosenek ze strony A i B. Mężczyzna zaśmiał się sam do siebie i zagrał utwór ze strony B. To będzie dobre na dziś, Emilku. Z ciszy zabrzęczała gitara. Przeciągane, niechlujne podciągnięcia strun przyjemnie hałasowały w uszach melomana, jakim był Klaus. Tak zaczynał się kawałek Howling Wolf. Terenowe opony szumiały na asfalcie. Zmatowione klosze rzucały słabe strugi światła. Łukasz tkwił w swojej głowie i analizował, co ma zrobić. Policja zapowiedziała konferencję następnego dnia po 12:00. Miał więc jeszcze kilkanaście godzin na szperanie, przemyślenia, segregowanie notatek i pomysłów. No i może prześpi się ze 2 godziny. Pierwszy wiek przed naszą erą. 2 mężczyzn w jasnych togach, z kapturami na głowie, wniosło palące się pochodnie do kręgu. Idealnie wytyczone pole z 4 stron miało ustawione okołometrowe wieże z poukładanych misternie kamieni. Na każdym widniał wyryty znak, opisujący poszczególne żywioły ziemi. Ciepłe światło skakało po otaczających krąg leśnych kniejach. Kolejnych 2 kapłanów w białych togach prowadziło mężczyznę. Nagiego, ale spokojnego. Kroczyli razem, aż dotarli na środek kręgu. W powietrze wzbiły się modlitwy wymawiane prastarym językiem. Dumne głosy szeptały linijki równo i bez pośpiechu. A gdy padały kolejne wersety, miało się wrażenie, jakby rzeczywistość przestawała być realna. Odpływa na drugi plan, a w kręgu emanowała pierwotna energia duchów zamieszkujących las. Nagi mężczyzna klęknął, gdy 2 kapłanów podeszło. Jeden dzierżył toporek zakończony wyszczerbionym ostrzem, drugi nóż. Obydwa narzędzia, jak batuta w rękach dyrygenta, mignęły w powietrzu, by zadać 2 śmiertelne ciosy za jednym razem. Bryznęły strugi krwi z podciętego gardła. Chrupnęła czaszka pod naporem. Ustały modlitwy. Duchy dmuchnęły w pochodnie, prawie je gasząc. Las ożył krzykiem ptactwa, by po sekundzie nastała kompletna cisza. Trwała dobrych 15 sekund, gdy do uszu kapłanów dotarł ostry, przeciągły skowyt. W pobliskich krzakach zaświeciły wilcze oczy. Koniec części pierwszej. Scenariusz Michał Łuczyński. Czytał Jakub Rutka.